Polska w sprawie Rosji miała rację. Ja jestem wykonawcą testamentu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z którym miałem wielki zaszczyt współpracować w ramach zespołu do spraw bezpieczeństwa energetycznego, pana profesora Zebertowicza, i byłem współpracownikiem świętej pamięci Władysława Stasiaka w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. I profesor Lech Kaczyński mówił prawdę o Rosji. To Lech Kaczyński przestrzegał przed imperializmem rosyjskim, przestrzegał Europy i wtedy Niemcy nie słuchały. Nie słuchały również. Rządy PO PSL, bo ten reset, który został przez Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka zrobiony po wygranych niestety w 2007 roku przez koalicję PO PSL, czyli od wizyty na Kremlu w lutym 2008 roku Donalda Tuska, cała polityka świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego w kontekście wschodnim, a więc przyjacielsko nastawienia, nastawiona do Gruzji, do Azerbejdżanu, do państw bałtyckich i przede wszystkim do Ukrainy, została kompletnie zdewastowana.